Rozmowa poranka. 12 minut po 8, a dziś w rozmowie poranka Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ostatnio ukazało się takie badanie CBOS-u, jeśli pan pozwoli, to przytoczę na początek. 36% ankietowanych ogrzewających domy węglem nie ma żadnych zapasów tego surowca na nadchodzący sezon grzewczy. 71% uważa, że problem będzie, by go zdobyć. Pan tutaj gościł ostatnio i może pan powiedzieć z taką chyba gorzką satysfakcją. No, można było to przewidzieć. No tak, tylko niewiele mi przychodzi z tej satysfakcji, tak, bo nie o to chodzi, żebym ja miał rację, tylko chodzi o to, żeby ktoś z tych moich informacji wyciągał jakieś wnioski. Bowiem, no rzeczywiście problemem jest węgiel dla indywidualnych odbiorców, natomiast nie będzie problemu, i to z góry mówię, jeszcze raz potwierdzam to publicznie, nie będzie problemu żadnego dla energetyki zawodowej. Ten węgiel do Polski niestety przypływa, niestety, bo mógłby być wydobywany w Polsce, ale przypływa i jest, i będzie. Energetyka sobie poradzi z dostawami węgla, natomiast ciepło, indywidualni odbiorcy no muszą oczekiwać, i tutaj znowu muszę coś publicznie, że tak powiem, z jednej strony poprzeć, z drugiej strony skrytykować, no muszą liczyć na te substytuty dla węgla, którymi jest węgiel brunatny i węgiel niższej jakości. Ja akurat pozytywnie to oceniam, mimo że mam świadomość skutków ekologicznych. A dlaczego pozytywnie oceniam? Po prostu dlatego, że nawet najgorszy węgiel i brunatny, czy najgorszy węgiel kamienny jest lepszy od śmieci. Wobec tego już wolę, jak ludzie palą złym węglem, niż z dobrymi śmieciami. Co do jakości? Nie zmienia to sprawy, że no, będzie ciężko, jeżeli chodzi o ogrzewanie domostw. Do jakości węgla jeszcze za moment przejdziemy. Na razie jest tak, że wciągnięto samorządy w cały ten proces sprzedaży, dystrybucji węgla. Tylko czy to w ogóle problemowi może zaradzić? Pan rozumie ten zabieg? Znaczy, wie pan, na pewno od tego węgla nie przybędzie. To jest po pierwsze. Na pewno ten dystrybucja węgla staje się dla rządu bardziej sterowalna poprzez samorządy, no bo też samorządy jednak są przedłużeniem ramienia władzy, bez względu na to, jakie są opcje, czy tej, co rząd, czy nie tej, co rząd. To drugie. Trzecia to jest kwestia tego typu, że no, te samorządy zetknęły się po raz pierwszy z zadaniem, którego dotychczas nigdy nie wykonywały. Łatwiej jest tym samorządom, które mają u siebie w strukturach, czy w kompetencjach właścicielskich takie podmioty jak ciepłownie, elektrociepłownie, a są takie, no bo te, na gdyby kiedyś nauczyły się handlować węglem. Natomiast te wszystkie pozostałe nie mają ani ludzi do tego wykształconych, ani technicznych warunków do składowania tego węgla, i stąd też nie dziwię się, że sięgają po firmy, które dotychczas się tym zajmowały, te firmy prywatne. Ja przypomnę, że w Polsce obrotem węglem zajmuje się 100 tysięcy ludzi, a przy okazji powiem, że wydobyciem 80 tysięcy ludzi, prawda? Więc 100 tysięcy ludzi obraca tym węglem, więc nauczyli się to po prostu, się to robić. No teraz te samorządy najczęściej wspierają się ich kompetencjami. Oczywiście powstanie spór, podzielenie się marżą, no ale to już jest... Ale to też za logistykę samorządy nie odpowiadają. Też słusznie zwracają uwagę, że to tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ten węgiel realnie na przykład do nich dotrze, prawda? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że wszyscy tak naprawdę są, wie pan, skierowani... Znaczy wszyscy, którzy tym węglem będą obracali na terenie Polski, tego węgla tak naprawdę nie sprowadzają za granicą. Oni go dopiero odkupują wtedy, kiedy on jest w porcie. I co właśnie w związku z tym, a propos tej jakości węgla, o której pan wspomniał na początku? No i to jest do sprawy. Moment, za moment może być tak, że przyjdzie węgiel, nie wiem, pan uważa, że na przykład węgiel z Botswany, z Indonezji, z Mozambiku, to jest węgiel na tyle odpowiedni, żeby nim palić, i potem co? I trzeba będzie reklamować coś takiego, załóżmy. To się reklamacja nie pójdzie do samorządów. Tak, i będzie jak gdyby winny samorząd, bo ten sprzedał, prawda? Abstrahując od tych wszystkich certyfikatów, które można po drodze stworzyć, wie pan, to jest tak. Podobno 3 razy sprawdzany ten węgiel, powiedział premier. No dobrze, no ale wie pan, istota z handlu węglem polega na tym, że węgiel się kupuje pod precyzyjne zamówienie użytkownika. On musi mieć parametry, które są odpowiednie dla urządzeń ciepłowniczych czy energetycznych, którymi dysponuje
kupujący. To idą najpierw duże certyfikaty, analizy i do tego się dobiera węgla. A my w tej chwili kupujemy węgiel, który ktoś chce sprzedać. Czyli co, w certyfikaty nie ma co wierzyć? No wie pan, certyfikaty udowadniają jakość węgla, bo są sporządzone przez laboratoria do tego, że tak powiem, upoważnione. Natomiast to nie ma żadnego wpływu na jakość tego węgla. To tylko pisze o tym, co tam jest naprawdę. A to może niewiele, że tak powiem, pomaga kupującemu, zwłaszcza, że ta cena jest horrendalna. Panie redaktorze, i proszę mi pozwolić na jedną taką konkluzję. Myśmy już w Polsce zabrnęli w różnego rodzaju, wie pan, świadczenia socjalne, pomoc państwa, certyfikaty, wie pan, różnego rodzaju mechanizmy, a stale, wie pan, i to jest wszystko razem, proszę pana, leczenie skutków, a nie leczenie przyczyn. My powinniśmy się naprawdę skierować w kierunku leczenia przyczyny, czyli, a jedynym sposobem leczenia przyczyn jest zwiększenie wydobycia w kraju. Zaraz przejdziemy do tego zwiększenia wydobycia, to jest kolejny temat jak najbardziej, ale co pan by radził takiemu odbiorcy, klientowi indywidualnemu, jako ekspert górniczy, człowiek związany z branżą od lat, co on teraz powinien zrobić? Czy on powinien kupić ten węgiel od samorządu, czekać jeszcze? No ludzie są trochę zdezorientowani jednak. No wie pan, na pewno nie czekać, bo zima idzie, natomiast kupić musi, bo nie ma innej alternatywy. Niezależnie od tego, czy boi się o jakość no tego węgla, że to, no nie czy nie. Ma alternatywy. No na co ma czekać? O wydobyciu teraz. Ostatnio w kilku wywiadach pan przyznał, że jeśli mamy zwiększać jeszcze kiedyś to wydobycie, no to właśnie teraz. I sytuację mamy taką teraz, że PGG zdecydowała się zainwestować w nowe ściany. Mało tego, to górnice już pracują w soboty i niedzielę, no czyli teoretycznie wszystko wygląda tak, jak pan by postulował. No to znaczy, ja nie postulowałem akurat wydobycia w soboty i w niedzielę. Ale zwiększenie, no tak. Miałem w życiu sporo. Jestem górnikiem z tego pokolenia, że w latach 70. miałem dwa dni wolne w roku. Ale wracając do rzeczy, wie pan, no dzisiaj działanie idzie w kierunku zwiększenia wydobycia. I to zwiększenie wydobycia, wie pan, ma dać doraźny skutek w postaci podaży węgla w okresie jesienno-zimowym, ale ono ma jeszcze dwa inne skutki, wie pan. Pierwsze, skutek tego, że nie ma inwestycji w udostępnienie nowych części pokładów, szybciej szczerpiemy pokłady udostępnione, szybciej szczerpiemy złoża udostępnione w kopalniach czynnych, a nowych przecież nikt nie będzie budował. Wobec tego ten dylemat deficytu węgla z większą siłą pojawi się w latach najbliższych, następnych. Bo przecież ten problem deficytu węgla nie zniknie za rok. On na wiosnę nie przestanie istnieć. Ten problem będzie tak długo, jak długo Polska nie stworzy alternatywy energetycznej i ciepłowniczej dla węgla, czyli przez co najmniej 15-20 lat. Jesteśmy też w takiej sytuacji, że jest ta umowa społeczna słynna rządu z górnikami. Likwidacja kopalń do 2049 przewidziana. Co prawda ta umowa jeszcze nie podpisana, ale też raczej wycofania się z czegoś takiego to chyba nie można przewidywać. Panie redaktorze, ja mam bardzo sceptyczny stosunek do tego dokumentu. Dla mnie to jest happening polityczny, w którym związki się wykazywały walką o środowisko, a rząd dbałością o Śląsk. Jedni i drudzy, wie pan, nie widzieli, co podpisują, bo rzeczywistość pokazała, że to wszystko się dzieje według własnych kryteriów rynkowych. Poza tym podpisywane było 2 lata temu. Dzisiaj jest sytuacja wojny, deficytu surowców energetycznych, horrendalnych cen. Wie pan, ten dokument, no można by było tak zbyć... Powinno się to wypowiedzieć? Tak, powinno się go zbyć milczeniem dla dobra obu stron. No pytanie, czy można wypowiedzieć coś, co nie zostało jeszcze podpisane. No to ale... już jest, wie pan, pytanie dla Machiavelliego. Ale pewnie powie ktoś z kręgów rządowych, że to niemożliwe, bo przecież Komisja Europejska na pewno wkroczy. Komisja Europejska jeszcze tego dokumentu nie ratyfikowała. Jak na razie to Komisja Europejska wyraziła zgodę na angażowanie środków z budżetu państwa w likwidację kopalń i to jest realizowane. Komisja Europejska zaakceptowała wspieranie z budżetu państwa pieniędzmi kopalń, które zmniejszają wydobycie, które się likwiduje i to jest dla mnie zdziwienie. I również zaakceptowała angażowanie środków publicznych w zmniejszanie zatrudnienia w górnictwie, czyli w te nieszczęsne odprawy 120-tysięczne dla ludzi odchodzących z górnictwa. I to, wie pan, budzi moje kontrowersje, ponieważ kłóci się to z logiką. Czyli nie wkroczyłaby ta Komisja Europejska? Nie wkroczyłaby Komisja Europejska, proszę pana, bo oni się jeszcze bardziej boją deficytu energii niż my.
Może być tak, panie ministrze, już niebawem, że polski górnik znów w Czechach będzie mógł znaleźć zatrudnienie? To znaczy, wie pan, tak będzie, ponieważ nasi górnicy, którzy skorzystają z odpraw jednorazowych, nie mają prawa powrócić do pracy w górnictwie. Są na tyle młodzi i sprawni, że mogą pracować w tym zawodzie, a Czesi jeszcze będą kontynuowali wydobycie w przynajmniej dwóch kopalniach w swoim rejonie, czyli kopalnia CSM na granicy polsko-czeskiej po sąsiedzku z kopalnią Małcinek i prawdopodobnie w kopalni Darków. To przedłuży funkcjonowanie tych kopalń o kilka lat. A stare kopalnie mogą otworzyć jeszcze, bo o tym się mówi? Proszę? Czy stare kopalnie mogą otworzyć? Znaczy Darków to już jest właśnie kopalnia, która skończyła wydobycie w ubiegłym roku. CSM jeszcze wydobywa, miał wydobywać do grudnia, ale będzie wydobywać dłużej. Jeszcze jest jedna kopalnia Paskow, o której oni marzą, żeby to wydobyć, ale to jest 1500 metrów pod ziemią, potworne nakłady. Przepraszam bardzo, ale wie pan, troszkę się na tym tam znam, bo uczestniczę w tym procesie w Czechach i odradzam im to, nie dlatego, że będzie to konkurencja dla polskiego węgla, ale odradzam im to, bo te nakłady po prostu przerosną efekty ekonomiczne z tytułu sprzedaży węgla. Ale reasumując, dziś Czesi zgłosili zapotrzebowanie na 200 polskich górników. Jeszcze parę lat temu w górnictwie czeskim pracowało 1200 polskich górników. Pamiętamy sławną tragedię w Stonawie, gdzie niestety wśród 12 ofiar 11 to byli polscy górnicy. No właśnie, jesteśmy w przeddniu uroczystości Wszystkich Świętych, a jesteśmy w tym roku przecież po tragediach w kopalni Pniówek, Zofiówka. Jest szansa, by powiedzieć na koniec coś o bezpieczeństwie, być może na taką refleksję, czy to jest rzeczywiście coś, co jest nadrzędnie dziś traktowane w górnictwie. Trzeba być sprawiedliwym w stosunku do górnictwa. To jest stale nadrzędną sprawą polskiego górnictwa. Górnik się boi natury, górnik się nauczył walczyć z naturą i górnik ma taki instynkt samozachowawczy, który w pewnym momencie mówi: nieważne tony, ważne życie. Ale ten rok się kończy, wie pan, refleksją bardzo dramatyczną, ponieważ od lat po raz pierwszy zostawiliśmy pod ziemią 7 ratowników górniczych i to jest dla mnie wyjątkowo dramatyczne przeżycie. 14 lat byłem ratownikiem, ponad 70 akcji prowadziłem w górnictwie ratowniczym i naprawdę na szczęście nigdy nie miałem tak fatalnego doświadczenia, ani moi koledzy współcześni. Natomiast wie pan, dobrze, że dzisiaj cena węgla jest dobra i wobec tego kopalnie mogą za te dobrze zarobione pieniądze kupować to, co potrzebują. Więc do tego pędu za węglem, który skutkuje pracą w soboty, skutkuje pracą w niedzielę, czyli powrotem do lat 70. de facto, gdzie też był głód węgla ciągły, nie idzie ubóstwo w kopalniach, bo można za te pieniądze kupić to, co jest potrzebne i ten wysiłek przynajmniej nie jest na tyle dodatkowo ryzykowny, że nie ma czym pracować. O tej stronie górnictwa to oczywiście też warto pamiętać. Jerzy Markowski, ekspert górniczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.